Hej siemanko, witam was w dzisiejszym odcinku z gry Farming Simulator 19 na moim kanale. Na samym początku przypominam oczywiście o zostawieniu łapek w górę, subskrybowaniu kanału oraz kliknięciu w dzwoneczek, żebyście nie przegapili żadnego z nowych odcinków. Na samym początku bardzo ważna informacja, dokładnie wczoraj, czyli 17 grudnia wyszła modyfikacja Seasons na konsolę, także teraz konsolowcy też mogą się cieszyć tą modyfikacją i z niej sobie korzystać, zobaczyć jak to jest w ogóle na tym Seasons. Tam pewnie są jakieś tam drobne różnice, ja się w to zagłębiać nie będę, ponieważ no ja nie gram na konsoli, więc nie chcę też tam aż tak bardzo gdzieś tam szperać i grzebać. Po prostu myślę, że musicie z doświadczenia wyciągać. Na pewno tam gdzieś też będziecie mieli taką zakładkę w informacjach Seasons, pewnie z szeregiem porad. Myślę, że tam jakoś sporych różnic nie będzie, jeżeli chodzi o system całościowy, także pozostaje mi tylko życzyć miłej zabawy i świetnej gry. Także teraz przejdziemy do mojego gospodarstwa i tak jak wspominałem w ostatnim odcinku Seasons, bo macie drugi odcinek z rzędu z Felsbrunn po prostu tutaj, bo nie chciałem robić tego karmienia zwierząt po prostu gdzieś tam poza odcinkami tego pierwszego, bo tutaj trochę trzeba pokombinować. No i tak jak mówiłem na początku, najpierw muszę przywieźć wody tym zwierzętom, bo zanim mi zamontują cały ten system, to one pewnie tam troszeczkę podupadną na zdrowiu. Także myślę, że dobrym rozwiązaniem będzie wypożyczenie tej beczki na wodę i zawiezienie im właśnie wody na samym początku, żeby właśnie, no raz tam pamiętam, jeden dzień owce były bez wody i naprawdę ich stan zdrowia spadł chyba na 20% dosłownie z 90%, więc no tutaj pamiętajcie, że woda, jak pożywienie to jeszcze nie jest tak źle, ale jeżeli wody nie dacie, no to już jest spory problem. Ogólnie dziwne jest dla mnie to, że na przykład takim owcom w sezonie wiosenno-letnim mają to swoje pastwisko takie małe i teoretycznie ok, jest tam napisane na Seasons, że w okresie letnim po prostu zwierzęta potrzebują więcej wody, mniej pożywienia, okej, z tym się zgadzam, ale problem jest taki, że no tak naprawdę tego pożywienia to praktycznie takim owcom nie powinniśmy dawać, no bo mają tą trawę na tym swoim pastwisku, więc jest jakiś taki mały problem z tym, chociaż może akurat, wiecie, stąd się to bierze, że to pastwisko jest tak małe, więc tutaj znowu mam problem z tym napełnianiem, kurczę. Ostatnio też tak było, że tu trzeba jakoś tak lekko z boku podjechać. Gdzie tu jest ten kran? Tu jest z tyłu kran, a ja muszę podjeżdżać o... Aj tam. Dobra, tam żniwa soi są dalej kontynuowane. Ja sobie troszeczkę jeszcze tam tych żniw zrobiłem. Z tego co zauważyłem, to tej soi będę miał całkiem sporo, a soja ładnie stoi z kasą. Tam już mam prawie całą przyczepę, więc będzie około 70 tysięcy litrów. Myślę, że jeszcze jedna przyczepa, może nawet trochę więcej będzie, więc też coś koło 100 tysięcy będzie. No i soja akurat fajną ma cenę, no teraz akurat nie ma fajnej ceny, ale chyba w szczycie ma dosyć ciekawą tą cenę, bo zobaczcie, w szczycie jest prawie 3,5 tysiąca euro. No to by mogło być całkiem fajne urozmaicenie na kombajn i... No tutaj zobaczymy jak to będzie wyglądało właśnie, jak sobie to wszystko sprzedam. Nie wziąłem jeszcze tej modyfikacji na to oświetlenie. No tutaj trochę jeszcze będę musiał jakimiś tam dróżkami, takimi rzeczami pokombinować. Ale to no, na razie po prostu moje fundusze mi na to nie pozwalają. Tak, tutaj nie mogę dać na pewno wody. Wodę chyba mogę dawać tutaj z tego co pamiętam, bo tutaj jest ten wykrzyknik. Więc tu mogę dać im wodę i myślę, że taki jeden baniaczek im wystarczy na dzisiaj. Miejmy taką nadzieję. Krówek mam 28. Z tego co pamiętam, tyle kupiłem. Problem jest jeszcze taki, że nie wiem, czy te krowy w ogóle będą cały czas bezpłodne, czy będę musiał cały czas dokupować te krowy. No mam nadzieję, że gdzieś tam po jakimś tam, nie wiem... 3-4 latach. Z tego co pamiętam, to chyba one po 4 latach osiągają ten tak zwany wiek płodny na Seasons, więc po 4 latach pewnie będę mógł już tutaj trochę je rozmnażać.
Nie wiem, jak długo takie krowy powinienem trzymać na gospodarstwie i co jaki czas je powinienem wymieniać, więc no tutaj to też sobie będę musiał sprawdzić. Najprawdopodobniej sprawdzę to właśnie na własnej skórze, czyli z doświadczenia to wyciągniemy, jak to będzie wyglądało z wydajnością tych krów. Coś mi się wydaje, że one chyba po kilku latach tracą na wydajności. 6 lat z tego, co mi się wydaje. Gdzieś tam mi się obiło o uszy. 6 lat, jak ma krowa, to ma chyba taki próg najwyższej wydajności. Więc zobaczymy. Jeżeli tak by było, no to najprawdopodobniej wtedy też będzie płodna. Chyba, że one są w ogóle bezpłodne, są tylko i wyłącznie na mleko, no to to już by było trochę lekką przesadą. No, dwuletnia krowa raczej płodna chyba nie jest aż tak. Znaczy, nie, no mi się wydaje, że już raczej są. Nie wiem, jak to tam wygląda u krów. Jest to niby ze wsi, ale nie pamiętam, jak to w sumie było. W jakim one tam wieku... No pamiętam, że młoda krowa, czyli jałówka, ona trochę musi urosnąć, z tego co pamiętam. Żeby była płodna. No to zobaczymy sobie z czasem. Ja tutaj nie brałem rasy mięsnej, tak samo jak nie wziąłem sobie już później tych owiec na mięso. No bo wełna i mleko tutaj mi się wydaje, że jest o wiele lepszym rozwiązaniem niż zabijanie tych zwierząt. No. Wywożenie tutaj do tej rzeźni. Zróbmy to humanitarnie, wszystko ładnie. Mleko jeszcze ok. Wełna tak samo. Czy już tej wody wystarczy? Patrzcie, że jeszcze tej wody potrzebują. Ale 16... Kurczę, ja nie ufam za bardzo tej informacji tam, bo na przemasowie też było 10 godzin. 10 godzin to oni przywieźli to i jeszcze tam montują, wyobraźcie sobie, u tych owiec. No to już przesada. No widzicie, stoję trochę dalej, ale stoję bokiem, więc tak naprawdę gdzieś tak jakby tutaj z boku w tej przyczepie było, bo kranik jest tu, no kurde. Z tej strony też jest kranik. Dobra, wylejemy resztę wody. Oddam zbiorniczek i ja tak jak mówiłem, za jęczmień, który mam, dobrze mówię, czy pszenicę mam? Pszenicę? Jęczmień. Za jęczmień będę musiał kupić paszowóz niestety, więc no tam paszowozy też kosztują trochę, to coś chyba około 60-70 tysięcy nawet. Ale najpierw sobie wypożyczę, bo no nie chcę brać kredytu, wiadomo. Na te pierwsze parę dni, bo jęczmień. Tu mam jeszcze parę dni po prostu do jęczmienia, więc raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Na siódmy dzień teoretycznie powinno być ok. Co dwa dni dawać im pożywienie, no to trochę ten paszowóz będzie u mnie stał niestety. A wypożyczać go nie będę też co chwilę. Dobra, teraz przychodzi czas na paszowóz, czyli ten tutaj jest najmniejszy, 16 tysięcy litrów ma i kosztuje 53 tysiące. Te już są takie większe. Wiecie co, jeżeli chodzi o wypożyczenie, to ja sobie wezmę chyba ten najmniejszy. Silo King, ok, wypożyczmy. Bo tu widzę, że z pieniędzmi jest dosyć krucho, a jeszcze muszę obsiać sobie pole. Coś mi się wydaje, że niedługo stuknie nam minusik. Dobra, teraz tak. Kiszonki potrzebuję. No tutaj jeszcze będę musiał ogarnąć to, w jaki to sposób wygląda, ale z tego co pamiętam właśnie do słomy potrzebujemy najmniej. Jeżeli on ma 16 tysięcy pojemności, jak wrzucę jedną kostkę słomy, będzie 1/4. Wtedy będę musiał kiszonką to próbować wyrównać. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Najwyżej sobie trochę wysypię, będą miały coś tam osobno i tyle. Niestety nie mam tutaj pod ręką drugiego ciągnika, żeby to sobie sprawdzać na bieżąco, więc będę musiał się odpinać. Chyba, że jednak podjadę sobie tym. Jak tam kombajn? Aha.
Okej. Ale mimo wszystko i tak sobie tam podjadę do niego. Nie no, no tak nie może być. Ja sobie właśnie dlatego wyłączyłem niszczenie upraw. Bo jeżeli bym to sobie zostawił, no to spójrzcie, jakby to wyglądało, nie? Że co chwilę musiałbym gdzieś tam im przejeżdżać i bym sobie to tylko wszystko ugniatał. Dlatego też to znak muszę wywalić. No niestety, kto normalny stawia tak blisko znak mojego pola? Wiedzą, że wszystkie znaki wywalam. Podjadę sobie, napełnię tą przyczepę i za chwilkę się widzimy na gospodarstwie na dwa ciągi. Dobra, obydwa ciągniki już tutaj na miejscu i teraz tak, myślę, że jedna kostka słomy wystarczy, żebym ja tutaj nie narobił. Wiecie co, ja sobie zapiszę, bo ja potrafię narobić bałaganu. Ja sobie zapiszę tutaj tą bo widzę, że tutaj tak trochę niepewnie, za blisko trochę ten jeden rządek. Ach, najpierw chcę się pozbyć tych kostek. Ten drugi słupek to mi tam na pewno kiedyś walnie, jak nic, no nie ma innej opcji. No i dobra, zobaczymy jak to z tym TMR-em będzie. No... Najgorsze w tym wszystkim jest to, że właśnie tu jest taka pojemność jaka jest. Do tego muszę dorzucić... Słomę ogólnie też tam będę musiał dawać, więc... Więc teoretycznie... Bo krowy, słomę muszą mieć osobno, woda i słoma. Więc dobra, nie tak zrobimy. Ja nie wiem ile tej słomy, więc dwie kostki tam wrzucam. I lecę właśnie tym krowom dać tą słomę najpierw. Właśnie ja zapomniałem, ja liczyłem tylko słomę do TMR-u, kurczę. A zapomniałem, że tam trzeba ścielić, no w sumie skądś ten obornik trzeba produkować. Zobaczymy. To mi się podoba, że to tak fajnie znika od razu ta kostka. Żałuję tylko tego chyba, że na przykład właśnie w tym rozsiewaczu do słomy nie ma też takiej funkcji, tylko ta słoma, ta kostka sobie leży na wierzchu i ona czasami lubi mi wypaść, więc no tutaj też jest taki minusik. A słoma będzie tu pewnie. Tylko czy ja na dobrą stronę to będę chciał rozładować? Włączmy paszowóz. No wygląda na to, że wyładuje na inną stronę, ale... No i zobaczcie. Mało tej słomy potrzebowały. A, widzicie? Ja chyba jeszcze podjadę do koni, bo nie wiem czy konie nie potrzebują trochę słomy. Bo może być nie za ciekawie z tą słomą. 5000 to jest 1/3. A tutaj na pewno na 1/3 nie mogę sobie pozwolić. O, i teraz już jest lepiej, bo mam praktycznie jedną kosteczkę, więc tu już jest... Tu już mamy ok. Czy ty się, kolego, tutaj zmieścisz? Tak jest, dobra. Włączmy to sobie. Idziemy do klasa. Teraz co? No teraz zostało mi siano dorzucić. Jedna kostka siana i będziemy później już próbowali wymanewrować to wszystko kiszonką. Ja pamiętam, że chyba w tym większym paszowozie można sobie było trochę bardziej pokombinować, bo tam wystarczyło jedna kostka chyba słomy albo dwie. 8000? Nie, jedna kostka słomy i chyba po dwie. Jakoś tak to było. No i dobra, teraz muszę jechać pod kiszonkę. Trochę tego ładowania będzie, bo łyżkę mam tam 1000 litrów tylko. No niestety, ale tak to już bywa na początku gospodarstwa. Chociaż powiem wam szczerze, że na tym etapie teraz, na którym jestem, to mi się wydaje, że nie jest jeszcze tak źle.
jeżeli chodzi, bo tu już widzę, że taki trochę rozpęd nabiera to moje gospodarstwo. Wiecie co, ja może dorzucę jeszcze, nie wiem ile tutaj jest tego siana. 1300, ja to jeszcze dorzucę tam. Okej. Będę miał 5000 litrów siana, 4000 litrów słomy. I lecimy teraz po kiszonkę. Ciekawe ile tej kiszonki, bo ogólnie tutaj mamy też informacje. Pastwisko wymaga 50 tysięcy, w zaokrągleniu 48 tysięcy litrów pożywienia, aby przetrwać do następnego roku. Więc wygląda na to, że jak sobie takie pastwisko będziemy mieli, to te 50 tysięcy litrów tej kiszonki, tego jedzenia powinno nim wystarczyć. Na przykład owce, niby 10 tysięcy, ale weźmy to pod uwagę, że ja mam późną jesień. Może to liczy właśnie do kolejnego sezonu, więc w pierwszym dniu sezonu musiałem to sobie sprawdzić, ile mniej więcej tego pożywienia będę potrzebował. Bo podejrzewam, że to się zwiększy i to dosyć mocno, powinno się zwiększyć chyba trzykrotnie. Więc kiszonkę też będę musiał chyba jakoś sobie powoli zacząć kombinować trochę więcej. Moja myszka nie ma zbyt mocnego DPI. Jest chyba coś koło 3. O, do paszowozu. No to jest chore, że się wysypało. Ja pierdzielę, jeszcze trzeba będzie posprzątać, no tak. Dobrze, że można to zebrać w miarę normalnie i pisze kiszonka, a nie coś innego. Dobra, słuchajcie, wychodzi na to, że mam już gotowy TMR i nie chciałbym tutaj przesadzić, bo jak widzicie, wolałbym właśnie trochę więcej tej słomy tutaj wykorzystać, słomę mam na fulla. I obawiam się, że jeżeli na przykład wsypię jeszcze jedną łyżkę kiszonki, to wyjdzie tak, że po prostu nie będę mógł właśnie już wymanewrować tego w jakiś sposób. Zostało mi tutaj jakieś 1500 litrów do wsypania maksymalnie do tego paszowozu, więc nie chcę za bardzo kombinować, powiem szczerze. Wychodzi czas na po prostu nakarmienie tych krów. No ja sądzę, że cały wejdzie? Powinien wejść cały. Nie, jednak nie, zobaczcie, tylko tyle. No to spoko nawet. Tak mi się przynajmniej wydaje. Na dwa dni i taki jeden paszowóz. Nawet jakbym sobie kupił ten większy, no to bez przesady. A, i jeszcze taka mała informacja. Ja sobie ten paszowóz tutaj w sumie zostawię. Taka mała informacja, słuchajcie, słuchajcie, patrzcie. Co ja tutaj mam? To nie jest automat z napojami, nie, nie przejmujcie się. Wchodzimy sobie tutaj i to jest cena za mleko, za 1000 litrów, no i po prostu możemy sobie to automatycznie, tutaj mamy mleko, opłata, którym samochodem i tak dalej i możemy to sobie zrobić, ile tych litrów, no zobaczymy jak to będzie wyglądało. I to jest modyfikacja z Global Company,
U owiec nic takiego nie mamy, natomiast jeżeli chodzi o wełnę, z tego co pamiętam, raczej nie ma. To nigdzie nic takiego. No, ale ogólnie jeżeli chodzi o mleko, to jest to fajne rozwiązanie, chociaż ja pewnie będę wolał to mleko sprzedawać sam. I jak to wygląda właśnie o mleko? Kiedy mleko ma swój taki szczyt? No mleko ma takie, powiedzmy, zróżnicowane ceny. No i ja też nie będę chciał od razu jakoś tego mleka sprzedawać, także na spokojnie. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Bardzo fajna informacja dla osób posiadających konsolę. Myślę, że tutaj nie jeden z moich widzów się ucieszy z tego powodu, że Seasons właśnie zostało wydane też już na konsolę. Myślę, że jakoś 2 tygodnie temu, czy 3 tygodnie temu była wzmianka już o tym, że Seasons będzie właśnie na konsolach. No i tak, coś przerąbałem. No bardzo fajnie wyszło. Wy pamiętajcie oczywiście zasubskrybować kanał, kliknąć w dzwoneczek, żebyście byli na bieżąco. Zostawcie łapę pod tym filmem, jeżeli wam się odcinek podobał oczywiście. Do usłyszenia w następnym. Pozdrawiam. Hej.